wraca nasza liga, Liga Spartan Cup. Kolejna już 23. edycja. I co? Większość drużyn zadeklarowała, że gra dalej. Z małymi wyjątkami. Ktoś tam już nie zebrał składu. Ale są trzy nowe drużyny na ten moment. Być może będą jeszcze kolejne. I mamy jeszcze co najmniej tydzień na to, żeby się zgłosić. Jeżeli jest jakaś drużyna, która by chciała zagrać w lidze, co się łączy z tym, że 14 spotkań ligowych przed nimi, musi zebrać no, skład, przynajmniej 12 osób, żeby było. To tak solidny. Z 12 osobami da radę, najlepiej mieć jeszcze więcej. Następnie zajrzeć na naszą stronę internetową spartancup.pl. Tam są wszystkie informacje na temat zapisów. Zgłosić drużynę, wnieść opłatę, no i czekać na dalsze instrukcje. Jest też możliwość, jeżeli ktoś uważa, że no nie da rady tyle spotkań grać, bo to w zasadzie trzeba grać raz w tygodniu, co najmniej. Jest też możliwość wstępnego zapisu do Pucharu Ligi. Puchar Ligi to są na początek trzy spotkania. Trzy spotkania grupowe. Można się sprawdzić, można zobaczyć, jak wygląda taka liga, jaki jest poziom prezentowany przez tą drużynę, no i ewentualnie w następnej edycji już przystąpić do rozgrywek ligowych. Będą trzy poziomy ligowe. Ekstraklasa, no dla tych, którzy już tutaj długo grają, mają dobre zespoły, są zgrani i tam rzeczywiście poziom jest wysoki. Później jest pierwsza liga dla tych, którzy no do ekstraklasy im może ciężko awansować, ale rzeczywiście już potrafią grać w piłkę, są drużyną zgraną. Natomiast jest też druga liga i od tej właśnie zaczynają wszystkie nowe zespoły, żeby zobaczyć jak to jest, zgrać się, poszukać może nowych zawodników i wejść w grę. Wszystkie mecze ligowe są rozgrywane na jednym boisku, na ulicy, przy ulicy Krajewskiego. Ci, którzy w poprzedniej edycji sędziowali, nabrali doświadczenia, działają dalej, zadeklarowali się, że dalej będą sędziowali. Mamy szatnie, mamy prysznice, można z nich korzystać przed meczem, jak i po. Więc mamy całe zaplecze. Oprócz tego będą mecze nagrywane, będą skróty, będą live'y, a także dla wybranych będzie dron. Spodobały się skróty zrobione właśnie z tego urządzenia, cieszyły się bardzo dużą popularnością, więc kontynuujemy. O co grają? No grają wszyscy przede wszystkim, żeby wygrać. Taka jest piłka nożna, więc dla najlepszych drużyn są przewidziane puchary za mistrzostwo, za drugie miejsce oraz za trzecie, jak również nagrody od naszego partnera, sprzęt sportowy, plus statuetki. Statuetki dla najlepszego piłkarza, najlepszego strzelca, asystenta oraz najlepszego bramkarza całej edycji. Więc trzeba się starać w każdym meczu, żeby taką statuetkę dostać. Przed rozpoczęciem 23. edycji będzie jeszcze jedno wydarzenie. Odbędzie się gala zakończenia poprzedniej, 22. edycji. Wręczenie pucharów dla najlepszych drużyn, wręczenie nagród, czyli talonów na sprzęt sportowy od firmy, z którą współpracujemy. Mamy też nowe boisko w Spartanie, na Szczepinie. Tam można się zapisywać na sparingi, ale też właśnie tam, możemy już ogłosić, odbędzie się edycja zimowa. Więc teraz już można o niej pomyśleć. Będzie zainstalowany balon i tam będzie edycja zimowa. Po raz pierwszy edycja zimowa naszej ligi Spartan Cup.